Ja mam na ten temat takie zdanie, nie się każdej strategii. One wszystkie lądują w szafach urzędu jako wielkie cegły. A życie pokazuje, że z tego bardzo mało korzystamy. I tylko, jak mówię, dla wszystkich robimy, czasami jakaś strategia pomaga. One wszystkie lądują w szafach urzędu jako wielkie cegły. Bycia przy projektach unijnych, że był ten dokument, i wtedy się to przydaje. I tutaj przy logo nie powiem, że będzie osobny punkt, prawda, panie? Tak, będzie osobny, tak. Ale ja chciałbym, żeby pan taki mówił, że metafor nie jest osobą, nie dla i chciałbym jeszcze, bo pan Jacka, pan wzywa, ponieważ pan burmistrza wezwać, że też te strategie robią. Nie za cegłę, cegła tylko słuchowo. A, rozumiem, Nie za cegłę, cegła tylko słuchowo. A, rozumiem, Dziękuję, pan Włodzimierz Siudek. Ja tylko użyłem słowa krytycznego, prawdopodobnie w innym sensie niż kolega. Ja do tej pory słowo krytyczne uznaję za taki stosunek do sprawy całościowy i jednocześnie wgłębny. To nie oznacza negatywne u mnie. W żadnym wypadku proszę nie rozumieć takiego spojrzenia. To wyjaśnijcie panowie w kuluarach sobie. I proszę zauważyć, że to jest kawałeczek trójkąta zamalowanego na żółto. I powiedzcie państwo, czy się kojarzy, albo może pomyślcie, żebyśmy nie robili dyskusji. Kojarzy się pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie. Są żółte szlingi. Tak, proszę panie, że mamy elementy erotyczne, że ja się przydam. To, ale słuchajcie państwo, mam tutaj czynienia tylko tak malutkim trójkącikiem. Ten niewinny znaczek, ten trójkącik, ten streaming, ten to, co może się kojarzyć pozytywnie, może na tym jakimś zdaniem. Szulkowski dostanie takie narzędzie, to ja was zapewniam, nie musi was zapewniać pan Szulkowski. Akurat tym zrobi dobre rzeczy, ponieważ nam go zrobił z dobre rzeczy, kiedy wprowadzał HEP, flagi, macie przykłady niezwykłej twórczości, że tak powiem, prawotwórczej, jeżeli chodzi o uchwały w sprawie HEP. Dziękuję panie przewodniczący. Jak Wołoszański i tonem tak to stwierdzę, że czas w końcu skończyć tą dyskusję i podjąć decyzję, czy jesteśmy za, czy powiem.